Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie Kaczyński, to pan żyje w swojej urojonej rzeczywistości. To pan ręcznie wysterował prawo tak, by niemoc barbarzyńskich przepisów zabijała kobiety. To pan ze swoim politycznym, pisowskim obozem ponosi pełną polityczną odpowiedzialność za los tych kobiet, za ich stracone życie, zdrowie, za cierpienie ich rodzin i najbliższych. Zastanawiam się, co pan czuje, gdy usłyszy pan o kolejnej niewinnej śmierci spowodowanej wprowadzeniem do naszego prawa waszych pisowskich urojeń. Co pan czuje i co pan myśli? Czy to naprawdę jest taka znieczulica i pustka? Czy nie poruszają pana historie tych kobiet, sióstr, matek, córek? Jakim trzeba być człowiekiem, by spokojnie żyć ze świadomością wprowadzenia nieludzkiego prawa? Nie potrafi pan nawet wstać, by uczcić ich śmierć. Jest pan żałosnym, oderwanym od rzeczywistości człowiekiem. Mam nadzieję, że sprawiedliwość i kara, a przede wszystkim historia, na której kartach haniebnie się pan zapisuje, pana wreszcie rozliczą. Dziękuję. Dziękuję bardzo.